Tomasz Kubal, Orlen Beniaminek, Krosno Cup, a moim i Państwa gościem jest pan Bartłomiej Zalewski, trener młodzieżowych reprezentacji Polski. Panie trenerze, znakomity obiekt, świetny turniej. Myślę, że uczestnictwo w takich turniejach podnosi poziom umiejętności naszych młodych uczestników przez cały rok. Tak, oczywiście każda forma rywalizacji, każda forma, gdzie zawodnicy mogą w grze sprawdzać swoje wypracowane treningowo umiejętności, jest dobrą formą, a forma turniejowa jest o tyle ciekawa i o tyle fajna, że daje dużą intensywność. No i konfrontacje przede wszystkim z innymi zespołami, z innymi stylami grania. Mamy tutaj zespoły zagraniczne, więc ta konfrontacja jest jeszcze cenniejsza. Zgadza się. Mamy drużyny z Węgier, z drużyny ze Słowacji. Myślę, że w porównaniu z naszymi polskimi drużynami ten nasz futbol rodzimy nie wypada najgorzej. Ja muszę powiedzieć, że nigdy nie wypadał źle. Wiadomo, jak to w piłce dziecięco-młodzieżowej. Te okresy są różne. Szczególnie bardzo mocno spina się to z rozwojem biologicznym naszych zawodników. Ale oczywiście dla nas najważniejszy jest rozwój piłkarski, ten sportowy. I on jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Mamy olbrzymią tendencję wzrostową teraz, jeżeli chodzi o wyszkolenie naszych najmłodszych adeptów futbolu. I z tego się bardzo cieszymy. A potwierdzeniem tego są właśnie dobre występy w turniejach. A właśnie, czyli ta liczba akademii piłkarskich, szółek piłkarskich w naszym kraju chyba przekłada się na poziom futbolowy, poziom umiejętności piłkarskich naszych młodych zawodników. Ja myślę, że liczba akademii to jest jedna sprawa, ona jest duża, ona rośnie ciągle i to jest okej. Natomiast to, co mnie cieszy najbardziej, to są coraz lepsi trenerzy, czyli pracujemy, nasze dzieci są wychowywane przez naprawdę bardzo utalentowanych, zdolnych, pracowitych trenerów, którzy ciągle się edukują, ciągle rozwijają swoje umiejętności trenerskie, co pozwala oczywiście podnosić bezpośrednio poziom naszych zawodników. I na koniec takie szybkie pytanie, bo być może oglądają nas młodzi adepci, miłośnicy futbolu, którzy już niebawem będą pukali do naszej kadry młodzieżowej. Później, miejmy nadzieję, mają marzenie również wystąpić w tej kadrze seniorskiej. I czego pan jako trener oczekuje od tych młodych zawodników? Świetnie się składa, bo ten rocznik, który dzisiaj występuje na turnieju, to rocznik 2009, który za chwilę będzie najmłodszym rocznikiem, który powołujemy na Letnią Akademię Młodych Chorów. I tak się rozpoczyna właśnie ta droga, czyli kolejne akcje poniżej 15 roku życia, później pierwsza reprezentacja, a pewnie w marzeniach oczywiście reprezentacja seniorska. Czego ja bym oczekiwał od młodych adeptów futbolu? Przede wszystkim cierpliwości, przede wszystkim olbrzymiego zapału, zaangażowania. To musi być ciągle pasja. To musi być coś, co sprawia mi olbrzymią przyjemność, bo wymagania będą coraz większe. Wymagania będą coraz większe. Piłka się rozwija naprawdę bardzo szybko w różnych kierunkach i ci młodzi chłopcy, którzy dzisiaj tutaj występują, za chwilę będą musieli sprostać naprawdę bardzo trudnemu zadaniu. Dlatego nie martwię się o szkolenie, nie martwię się o poziom akademii, martwię się tylko i wyłącznie o to, żeby oni w tym wytrwali, żeby sprostali właśnie tym wysokim oczekiwaniom i byli konsekwentni w tych działaniach. Dziękuję serdecznie, panie trenerze. Dziękujemy państwu. Kłaniamy się i do zobaczenia.